Kiedy jedno z małżonków ginie albo dzieje się mu jakaś krzywda, to zazwyczaj jego współmałżonek jest jednym z pierwszych podejrzanych. Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy mąż okazuje się tak naprawdę kobietą. Wróciliście? Tęskniłam. Zapraszam Was do wysłuchania nowego odcinka, ale zanim na dobre zaczniemy opowiadać o tej sprawie, należy się Wam po raz kolejny kilka słów wyjaśnienia. Chwilę mnie nie było, niestety było to spowodowane różnymi przygodami w moim życiu. Niestety większość z nich była, cóż tu wiele mówić. Było ciężko, ale jest już lepiej, dlatego zapraszam Was do wysłuchania odcinka i nie zapominajcie o moich innych social mediach, takich jak TikTok czy Instagram. Oczywiście linki macie w opisie. Przypomnę również, że założyłam konto na Buy Coffee oraz macie dostęp do mojego linka na PayPalu, gdzie możecie wpłacać dowolne kwoty pieniędzy, które pomogą zakupić mi książki i specjalistyczne podręczniki, które pomagają przygotować sprawy oraz to, co już niebawem Was czeka, czyli troszeczkę ciekawych odcinków, bardziej w kwestii psychologii i bajek dla tych, którzy tęsknili. Swoją drogą, za każdym razem jak widzę cenę książki naukowej powyżej 100 zł, z jednej strony myślę, okej, niech twórca zarabia, z drugiej... Zimbardo, naprawdę potrzebujesz, bo ja potrzebuję Twojej książki, ale nie mam aż tyle pieniędzy. Okej, pożartowaliśmy, a teraz pora wejść troszeczkę poważniej w temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dziś opowiem Wam w pewien sposób nietypową historię i choć budzi ona sporo kontrowersji, szczególnie, że dotyczy ona kwestii, które do dziś budzą wiele dyskusji, ponieważ Eugenia urodziła się jako kobieta, znana była też jako Jane Ford, żyła jednak większość życia jako mężczyzna, Harry Leo Crawford. I choć wiele osób zarzuca, że osoby transpłciowe są nimi dopiero po pełnej korekcie płci, z naukowego punktu widzenia należy się Wam jednak trochę wyjaśnienia. I ja teraz powiem, jak to wygląda z naukowego punktu widzenia. Nie kieruję się tutaj swoją opinią albo jakimiś własnymi osądami, tylko aktualnymi dokonaniami nauki. Pozwólcie też, że pominę kwestie teorii społecznych, skupiając się tylko na tych biologicznych, w których tak lubują się obrońcy naturalności. Krótko i do celu, z biologicznego punktu widzenia, o płci decyduje nieco więcej niż tylko podział chromosomów czy budowa mózgu, choć są one nie bez znaczenia. Istotny wpływ hormonów, a właściwie stosunku jednych do drugich, pierwszo- i drugorzędowe cechy płciowe, to jak działają dane gruczoły, to kropla w morzu potrzeb. W przypadku Eugenii, urodzonej w roku 1877 roku, możemy tylko gdybać, z jakimi cechami płciowymi się urodziła, nawet na podstawie których standardowo ocenia się płeć noworodka. No, to chyba akurat wiecie. I powiem Wam, że bywa to dość mylące, ponieważ osoby interpłciowe potrafią urodzić się między innymi z zewnętrznymi cechami innymi, wewnętrznymi innymi i po decyzji lekarza, kiedy dokonuje się jakiejś konkretnej decyzji, często okazuje się, że występuje gro problemów zdrowotnych ze względu na to, że lekarz wybrał no tylko na podstawie narządów zewnętrznych. W wypadku Eugenii, urodzonej w roku 1877, możemy tylko gdybać, z jakimi cechami płciowymi się urodziła. Nawet na podstawie których standardowo ocenia się oczywiście płeć noworodka, o czym powiedziałam wcześniej. Takie badanie ginekologiczne, którego dokonano na Eugenii pod względem płci gonadalnej, było faktycznie jednoznaczne. Dlaczego o tym mówię? Ano, mówię o tym dlatego, że coraz więcej osób chce się wypowiadać w kwestii interpłciowości, transpłciowości, transseksualności, nie mając niezbędnej ku temu wiedzy. I ja nie mówię tutaj tylko o przeciwnikach, właściwie ciężko być przeciwnikiem tego, co się dzieje z chromosomami w naszym organizmie i tego, że nie zawsze XY daje taką płeć, jaką byśmy mogli oczekiwać. I tutaj się można naprawdę zdziwić. Ponieważ zarówno ludzki, jak i zwierzęcy organizm okazuje się znacznie bardziej złożony niż to, czego uczyli nas w podstawówce na biologii. Wiem, szok i niedowierzanie. Temat jest na tyle złożony, że zabrakłoby nam odcinka, żeby faktycznie opowiedzieć, na czym dokładnie wszystko polega, dlatego skupmy się na tym, co mówi nauka. Transpłciowość istnieje, można się urodzić z jedną płcią biologiczną, a odczuwać inną w swojej głowie, co okazuje się mieć pokrycie w nauce i w faktach. Sama Eugenia identyfikowała się prawdopodobnie jako mężczyzna, a na pewno jako on funkcjonowała. Dlatego będziemy się posługiwać od tego momentu w stosunku do Eugenii raczej formą męską. Choć tutaj też warto słuchać uważnie, gdyż będą następować pewne zwroty akcji. Według kilku opracowań Eugenia faktycznie chciała i wolała żyć jako mężczyzna. Bała się jednak, że jest to karalne.
Eugenia Faleni przyszła na świat we Włoszech lub Florencji, najprawdopodobniej w 1875 roku. Była najstarszym z 22 dzieci, jednak biorąc pod uwagę umieralność w tamtych czasach, 17 z nich dożyło wieku dorosłego. W 1877 roku rodzina wyemigrowała do Wellington w Nowej Zelandii, szukając lepszego życia. Właściwie od początku Faleni funkcjonowała jako chłopiec. Często, by zyskać pracę w stajniach lub cegielniach, przebierała się właśnie za chłopaka. Czy była to główna przyczyna tego typu zmian? Prawdopodobnie nie. Ale nie budziło to sprzeciwu rodziny. Właściwie to najprawdopodobniej właśnie ojciec zapoczątkował ten proceder, by wysyłać dziecko do pracy od najmłodszych lat. Pomijając ciężkie dorastanie, ta mierzyła się z problemami identyfikacji płciowej, co zauważało jej rodzeństwo i koledzy z podwórka. Eugenia wolała bawić się z chłopcami, nie interesowały jej lalki, raczej unikała dziewczęcych przebieranek. Dorastanie było więc dla niej szczególnie trudne. Zmiany w ciele prawdopodobnie nie były tym, czego oczekiwała. W wieku 15 lat pierwszy raz uciekła z domu. Jej rodzina uważała to za formę buntu, jednak faktycznie szukali jej, między innymi umieszczając ogłoszenie w gazecie, która ukazała się 16 października 1891 roku. Czas niestety biegł nieubłagalnie, a były to czasy, gdy nikt nie pytał, czy chcesz być mężatką. Ojciec postanowił wydać córkę za mąż 14 września za Włocha Brasiliego Innocent. Szybko wydało się jednak, że mężczyzna prowadzi podwójne życie i ma drugą rodzinę w Auckland, gdzie zabrał ze sobą swoją nową małżonkę. Eugenia nie chciała takiego życia. Wystraszona uciekła i postanowiła przyjąć męską rolę w życiu. Po opuszczeniu męża i próbie życia jako mężczyzna jednak spotykał się jedynie z odrzuceniem, bo mimo spekulacji, czy Eugenia faktycznie była mężczyzną w ciele kobiety czy lesbijką, co w tamtych latach uchodziło za dewiację, również z naukowego punktu widzenia, zagłębiając się w biografię Eugenii, można zauważyć wiele sygnałów wskazujących właśnie na transpłciowość. I tak narodził się Eugen Faleni, co nie spotkało się ze zrozumieniem. Już jako mężczyzna w 1896 roku Eugen opuścił swoje rodzinne miasto, zaczynając pracę jako chłopiec okrętowy. Według relacji samego Faleniego, po 2 latach na morzu, podczas dłuższego spożycia trunków, w rozmowie z kapitanem Martello wysypał się w kwestii swej płci biologicznej, nawiązując do tego, że babcia wołała na niego piccolina, co oznacza z włoskiego mała maleńka. Według jego relacji skutkowało to regularnym wykorzystywaniem przez kapitana i odrzuceniem załogi. Ostatecznie w 1898 roku wyrzucono go na brzeg w Newcastle w Nowej Południowej Walii w ciąży i bez środków do życia. Gdy urodziła się jego córka Josephine Crawford Faleni, ten natychmiast przyjął oficjalnie męską tożsamość. Harry Leo Crawford, pochodzącego ze Szkocji. Córkę oddał pod opiekę pani De Angelis, włoskiego pochodzenia, którą dziewczynka traktowała jak babcię. Opowiadała ona jej o ojcu, kapitanie statku i znała też prawdziwe życie Harry'ego, w tym dzieciństwo, nieudane małżeństwo i oczywiście płeć biologiczną. Zresztą ta nie była też tajemnicą dla dziewczynki, choć jako mała dziewczynka nie rozumiała, czemu ma mówić do mamy tato, o co Harry prosił ją od samego początku. Harry zaczął też pracować w miejscach, gdzie nikomu nie przeszkadzała jego małomówność, wycofanie z relacji. Były to miejsca takie jak pralnie, zakłady mięsne, firma gumowa i inne tego typu firmy, gdzie z założenia pracowali mężczyźni. Pracował on zresztą w typowo męskich zawodach jak na tamte czasy. I tak, gdy pracował jako kierowca dla DRGRC, poznał swoją przyszłą żonę Annę Brickett. Wdowa z 9-letnim synem pracowała jako służba domowa. Jednak po poznaniu Harry'ego odeszła z pracy, by wraz z nim założyć cukiernię Balmain. Mężczyzna przedstawił się jej jako syn kapitana marynarki i wraz z Annie wzięli ślub w kościele metodystów 19 lutego 1913 roku.
Para często się kłóciła, szczególnie gdy w ich życiu pojawiła się Josephine, czyli córka Harry'ego, o której przed ślubem Annie nie miała zielonego pojęcia. A relacja Harry'ego z synem Annie miała być niestety dość trudna ze względu na fakt, że ten uważał, iż kobieta jest dla chłopca zbyt łagodna, a ten potrzebuje twardej, męskiej ręki. Cóż, można by rzec, że Harry był tradycjonalistą. Zresztą faktycznie małżeństwo nie odbiegało specjalnie od ówczesnych standardów tradycyjnego, konserwatywnego związku. Nie było więc specjalnie trudno Harrymu ukryć jego płeć biologiczną. Uwierzcie, wiele par nie widziało się nigdy nago w pełnej krasie, a Harry był dość pomysłowo i sam przygotował sobie coś na kształt strapona, co wykorzystywał, no wiadomo, w sytuacjach łóżkowych. W nocy, po ciemku, bez światła. I faktycznie według opowieści świadków kobieta prawdopodobnie aż do 1917 roku nie zorientowała się, że Harry jest biologicznie kobietą. No, na co komu ta cała edukacja seksualna, to ja naprawdę nie wiem. Któryś z sąsiadów miał w końcu donieść Annie o sekrecie Harry'ego, która postanowiła go skonfrontować z faktami. Wtedy mężczyzna przyznał, że poczuł się przerażony, bał się wykrycia, bał się tego, że pójdzie siedzieć. Zaproponował on więc żonie piknik w pobliżu Cove River. Ale zanim do samego pikniku doszło, to kiedy Anna dowiedziała się prawdopodobnie właśnie o tym, że Harry ma przed nią dość spory sekret, jednak jak na żonę, no to mogła poczuć się urażona. Para przestała wtedy praktycznie ze sobą rozmawiać albo tylko się kłócili. Kobieta wyniosła się również z sypialni. I tak, 1 października 1917 roku para udała się na nieszczęsny piknik. To tam, według relacji Harry'ego, doszło do wypadku. Musiał być to faktycznie niesamowity splot złych okoliczności, ponieważ podczas rozmowy, a właściwie kłótni, kobieta miała wykrzyczeć, że odchodzi, w tym momencie poślizgnąć się, upadając i uderzając głową o kamień. Sytuacja miała zakończyć się śmiercią po kilku minutach. Co w tym czasie zrobił Harry? Pomijając, że naprawdę nie wiem, co robił w okresie oczekiwania, prawdopodobnie panikował, przynajmniej według jego relacji, zaczął próbować spalić ciało kobiety, by jej ciało nie było możliwe do zidentyfikowania. Harry bał się pytań, badań, tego, że zostanie zidentyfikowany jako kobieta, co w jego opinii groziło mu poważnymi konsekwencjami prawnymi, więc z jakiegoś powodu uznał, że podpalenie ciała kobiety jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli faktycznie był to nieszczęśliwy wypadek, to zachowanie Harry'ego, no cóż, wymagało jednak trochę zimnej krwi. Ja nie do końca to kupuję, ale wracając do tematu. Mężczyzna po powrocie do domu powiedział dzieciom i sąsiadom, że żona uciekła z innym mężczyzną. Przypomnę tylko, że był to rok 1917, więc wszystko przeszło o dziwo bez większego echa, a gdy 2 października znaleziono ciało kobiety w zaroślach niedaleko Mowbray Road, lekarz sądowy uznał, że zmarła z powodu poparzeń, ponieważ jej ciało nie nosiło śladów przemocy. Koroner nie był w stanie określić, czy doszło do zabójstwa, czy bardzo dziwnego samobójstwa. I choć sprawa obiegła ówczesne media, ludzie próbowali ją identyfikować, nikt nie był w stanie rozpoznać zaginionej Annie. Niestety, liczne poparzenia ciała nie pozwalały zidentyfikować jej ciała. Ostatecznie pochowano ją na cmentarzu Rockwood jako NN. W tym czasie Josephine wyprowadziła się z domu, sprzedając rzeczy osobiste Anny, a sam Crawford przeprowadził się z 15-letnim pasierbem do Sydney. Chłopak wierzył w to, że matka przeprowadziła się do swojej siostry, czyli jego ciotki. Sam zamieszkał w Woolloomooloo. Naprawdę. To się tak wymawia. Nikt nie zwrócił też specjalnej uwagi na zmieniające się wersje opowieści Harry'ego o to, z kim uciekła Anna. Zresztą, czego dowiemy się z późniejszego procesu, tam nikt nie zwracał uwagi na bardzo wiele rzeczy. Aż do 1919 roku Harry nie wierzył, że znów się zakocha. Jednak gdy poznał Elizabeth King Allison, znaną jako Lizzie, wziął ślub we wrześniu
tego samego roku. On naprawdę szybko przechodził do czynów. Para pobrała się w Canterbury. Jakiś czas później, w 1920 roku, syn zmarłej Anny udał się do swojej ciotki, a siostry Anny, u której spodziewał się spotkać matkę lub dowiedzieć czegoś na jej temat. Jednak również tutaj spotkało go ogromne rozczarowanie. Po długiej rozmowie z ciotką zdecydował się wezwać policję. Po latach przypomniały mu się wszystkie dziwne zdarzenia, które nastąpiły po zaginięciu matki. Crawford miał zabrać go kilka dni po zaginięciu matki w okolice The Gap, miejsca, gdzie wiele osób popełniało samobójstwa, i zrzucać kamienie z klifu, na co namawiał też chłopca. Ten jednak bał się podejść blisko takiego miejsca. Czy była to próba podjęta przez Harego, aby pozbyć się chłopca? Całkiem możliwe. Czy zabrakło mu odwagi? Cóż, sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Z kolei mniej więcej tydzień później Crawford zabrał chłopca do zarośli w pobliżu Manning Road w Double Bay i poprosił o wykopanie dołu, nic nie tłumacząc. Jednak tutaj też skończyło się na tym, że pod wpływem emocji mężczyzna rzucił łopatę na bok i wrócił ostatecznie do domu. Harry Brickett był zdziwiony tymi działaniami, lecz ostatecznie odsunął je od siebie na wiele lat w pamięci. Podobnie jak zainteresowanie ojczyma artykułem o butach spalonej ofiary. O czym wiedział dlatego, że ten nie potrafił czytać i to syn musiał mu te artykuły czytać. Jednak nie jest to coś, co budzi szczególne zdziwienie, gdy czyta się ojcu różne artykuły, więc całkiem możliwe, że nie spodziewając się po ojczymie złych intencji, chłopak po prostu nie zwrócił w dzieciństwie na to szczególnej uwagi. Jednak, gdy miał już 20 lat i po rozmowie z ciotką te fakty wybrzmiały na nowo, zrozumiał. Tym razem od razu udał się na policję, rozpoznając osobiste rzeczy matki, w tym buty, które ojczym osobiście jej naprawiał. Mimo ekshumacji zwłok badania nie wykazały nic nowego, kobietę ostatecznie udało się więc rozpoznać dzięki butom i uzębieniu. Crawforda zatrzymano w miejscu pracy 5 lipca 1920 roku. Ten od razu poprosił o umieszczenie w celi dla kobiet, równocześnie prosząc, by nikt nie powiedział jego żonie, że tak naprawdę jest kobietą. Tutaj należy się kilka słów wyjaśnienia. Wiele osób może zdziwić fakt, że Harry nie chciał być umieszczony w celi dla mężczyzn, ale po jego przyjściach na statku naprawdę się dziwicie? Jego prawnik Madoc Cohen nie wystąpił też w międzyczasie o zwolnienie za kaucją, chociaż prawdopodobnie mężczyzna miał całkiem niezłe środki, ponieważ był dość obrotny według jego biografii. A jego żona Lizzie wypowiadała się o nim bardzo dobrze, jednak ze względu na nękanie prasy i zainteresowanych ich życiem w końcu musiała zmienić miejsce zamieszkania, bo oczywiście nie dało się ukryć płci biologicznej Harego, szczególnie po tym, gdy zadeklarował chęć odbywania kary w więzieniu dla kobiet, musiało dojść do badania ginekologicznego, bo wcześniej oczywiście detektywi zatrzymujący mężczyznę byli w ogromnym szoku. Dlaczego miałby odbywać karę w więzieniu dla kobiet, skoro jest mężczyzną? Faktycznie przyglądając się zdjęciom Harego, trudno dostrzec w nim kobietę. Oczywiście, jeśli już wiemy, że Harry tak naprawdę urodził się jako Eugenia, no to widzimy te cechy i gdzieś tam zauważamy i od razu mówimy, nie, ja widziałem od razu. Ale jakbyśmy trafili na po prostu zdjęcie Harego w sieci, nie wiedząc z jaką płcią się urodził, prawdopodobnie z łatwością byśmy się nabrali. Sprawa odbyła się w Darlinghurst w październiku 1920 roku i nie obeszła się bez kilku kontrowersji, pomijając nawet płeć sprawcy. Choć tutaj faktycznie, jednego dnia na stali pojawił się Harry w garniturze innego Eugenia w damskim ubraniu. Możliwe, że to był raczej sposób na łaskawsze spojrzenie ze strony ławy przysięgłych, bo faktycznie był też taki okres w historii, kiedy uważano, że kobieta pewnych przestępstw popełnić nie może, mężczyzna oczywiście już tak. Ale co tam płeć Harego? Sędzia Gale skorzystał na sprawie, załatwiając miejsca na sali VIP-om. W tym gazety zarzuciły mu szczególnie zapewnienie miejsc m.in. parze znanych aktorów. Cóż, każdy próbował ugrać coś dla siebie. Prokurator, próbując chronić wrażliwość kobiet, chciał ominąć pewne kwestie.
ale skrytykowany przez przewodniczącego Sądu Najwyższego, Sir Williama Cullena, skupił się w końcu na dowodach w tym sztucznym przyrodzeniu wykorzystywanym w sypialni, które pokazał na sali rozpraw. Ku uciesze gawiedzi. Trochę jak w amerykańskim filmie. Dziś pewnie nie zwróciłoby to aż tak wielkiej uwagi, choć myślę, że sprawa też nie obeszłaby się bez echa. I tak podczas rozprawy zeznawał m.in. dentysta Anny, jej siostra, syn, którzy jednoznacznie potwierdzili, że znalezione ciało należy do niej. Dodatkowo syn kobiety opowiadał o burzliwej relacji z Harrym, który nalegał na małżeństwo, które ostatecznie nie okazało się w jego oczach być specjalnie szczęśliwe. Lekarz Palmer po raz kolejny zeznał, że ciężko określić, czy kobieta zmarła z powodu poparzeń, czy doszło do jakiejś formy przemocy, gdyż ciężko ocenić, czy małe pęknięcia czaszki były wynikiem podpalenia czy uderzenia głowy. To, co mnie osobiście na pewno zdziwiło, to zeznania Henriety Shelbish, która wynajmowała pokój Crawfordowi, który miał jej powiedzieć o kłótni z żoną i uderzeniu w głowę, ba. Ten miał nawet się jej zwierzyć, że planuje zabić syna Ani. Wielu świadków pamiętało też, że musiało mu czytać artykuły dotyczące sprawy. No i faktycznie pewnie jak spojrzeli na to z perspektywy czasu, sprawa stała się dla nich bardziej jasna. Nawet córka Harego złożyła zeznania, powiedzmy, przeciw ojcu. Co ciekawe, dopiero na rozprawie przyznała, że wiedziała od początku, iż Harry to tak naprawdę Eugenia i że jest jej matką, a ojciec był kapitanem statku. Znacznie lepiej wspominała życie u opiekunki i jej męża, która wychowywała ją do 12 roku życia, gdyż niestety zmarła. Dziewczynka za to źle wspominała swoją matkę, która o niej zapominała. Według słów jej babci, czyli ciotki, opiekunki, próbowała ją nawet udusić, gdy była mała. Dodatkowo bardzo rzadko ją odwiedzała i nie poświęcała jej specjalnie dużo uwagi. Ale to między innymi ze zeznań Josephine wiemy, że Anna nie miała pojęcia o prawdziwej płci Harego. Sama Josephine nigdy nie mówiła o Harrym jako o mężczyźnie, tylko jako o jej matce, jako o kobiecie. Tak samo podczas rozprawy. Zresztą tam prawdopodobnie wszyscy raczej mówili o Eugenii, bo jako Eugenia Faleni Harry był osądzany. Znalazło się jednak kilku świadków, którzy zeznali jakby w obronie Harego, że faktycznie widziało samotną kobietę tamtego dnia gdzieś z walizką i tak dalej. Jak widać, nie były to specjalnie przekonujące zeznania. Faleni został skazany na karę śmierci, a ława przysięgłych nie musiała długo się zastanawiać nad tą sprawą, ponieważ obrady trwały zaledwie 2 godziny. Sam Faleni nigdy nie przyznał się do morderstwa. Złożył również apelację, zarzucając m.in. sprzeczność z dowodami lub pominięcie według niego istotnych dowodów w sprawie. Tak, chodzi tu o tych kilka niepewnych świadków zeznających na jego korzyść. Ciężko faktycznie ocenić, jaki był powód śmierci kobiety, jednak nie trudno zauważyć, że Faleni na pewno podpalił jej ciało, do czego sam się przyznał, ukrywał, co się z nią stało, mataczył, a nawet prawdopodobnie planował zabić jej syna. Sąd apelacyjny nie dał jednak wiary niewinności Faleniego. Wiem, szok i niedowierzanie, ale... Apelacja nie okazała się jednak złym pomysłem, ponieważ zmieniono wyrok z kary śmierci na karę dożywotniego więzienia. Sama kwestia płci sprawcy odbiła się ogromnym echem w całym kraju, okrzykując go dewiantem. Mężczyzna wywarł w więzieniu na tyle dobre wrażenie, że kilka razy pracownicy reformy więziennictwa i jego przyjaciele składali wnioski o jego uwolnienie. Ostatecznie w lutym 1931 roku minister sprawiedliwości Joe Lamaro spędził z nim w celi godzinę i przyznał wolność ze względu na wiek 65 lat i zły stan zdrowia. Ten odjechał w nieznanym kierunku. No, może nie tak całkiem nieznanym, ponieważ znamy jego dalszy los, ale o tym za chwileczkę. Jak oceniono decyzję Joe Lamaro? No, powiedziałabym tak, no średnio, tak trochę średnio. Ludzie byli oburzeni, że dewiant i zboczeniec, jak często określała go prasa, wyszedł na wolność.
Dlaczego? No prawdopodobnie jest to historia jak w każdej głośnej sprawie, gdzie szczególnie źle patrzono na mężczyznę, który okazał się kobietą. Nie istniało jakieś specjalne zagrożenie, że Harry znowu będzie próbował kogoś zabić, jeśli faktycznie to on zabił, a nie tylko podpalił kobietę, jakby to jakoś bardzo go usprawiedliwiało. Zresztą nawet współcześnie bardzo często mam wrażenie, że my naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy, że dożywocie nie do końca zawsze oznacza dożywocie i istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia większości wyroków, szczególnie ze względu na dobre sprawowanie, brak zagrożenia ponownego popełnienia przestępstwa itd., itd. No i oczywiście z założenia taka osoba powinna być zresocjalizowana i przestańcie mówić, że resocjalizacja nie istnieje, bo jeśli tak uważacie, no to po co jakikolwiek system? Fakt. Resocjalizacja bardzo często jest kulawa, ale resocjalizacja istnieje. Istnieje szansa na to, żeby jednostka, która popełniła jakieś przestępstwo, zrozumiała swój czyn, naprawiła ten błąd i wróciła w ramiona społeczeństwa. No ale jest to faktycznie dość trudny i bardzo ciężki proces. Ale jak ówczesne społeczeństwo spojrzało na decyzję Lamaro? No cóż, średnio, moi drodzy, średnio. I właśnie dlatego prawdopodobnie nastąpił ciekawy plot twist, ponieważ po wyjściu z więzienia Eugenia, funkcjonująca większość życia jako Harry, zmieniła dane osobowe i od tej pory była panią Jane Ford i została właścicielką pensjonatu w Paddington w Sydney. Jednak było to wynikiem ciężkiej pracy w różnych miejscach po wyjściu z więzienia, a nie tak, że sobie tutaj Harry wyszedł i od razu założył sobie nowy przybytek. Dla wielu osób fakt przybrania oficjalnie kobiecej tożsamości jest niejako dowodem, że persona Harry'ego była zabawą płcią lub jakimś faktycznym zaburzeniem. Zapominając o strachu i ostracyzmie społecznym, który spotkał Harry'ego, kiedy żył jako mężczyzna, kiedy wydało się, że jest kobietą, za każdym razem spotykało go coś złego. Tylko faktycznie pozostaje pytanie, dlaczego Jane do końca życia, wracając do domu, zakładała męskie, luźne ubrania i całe życie nosiła krótką fryzurę. Bo wiecie, to jeszcze nie były lata, kiedy modne były pixie girls, etc., etc. Tego niestety możemy się tylko domyślać. I o ile łatwiej byłoby teraz porozumiewać się po angielsku i tak powiedzieć Crawford, Fellini or Paddington died. Bo wiecie, nawet samego Felliniego wkopało to, że opowiadając historię ze swojego dzieciństwa kapitanowi statku opowiedział właśnie o Piccolinie. Ponieważ gdyby wychowywał się w pełni anglojęzycznej rodzinie, prawdopodobnie sprawa nie wyszłaby tak łatwo na jaw, bo bardzo często te zaimki względem dzieci są faktycznie takie, powiedziałabym, trochę bezosobowe. Ale to też tutaj lingwistką nie jestem, więc jeśli się mylę, to mi to wypomnijcie, ale faktycznie jego biografowie zwracali uwagę na ten fakt. Wracając do tematu, powiem szczerze, że ciężko wybrnąć z tematu teraz mi tak, żeby kogoś nie urazić. Obrońcy tezy, że Eugenia nigdy nie była mężczyzną, będą niezadowoleni, ale i tak już są. Obrońcy środowiska LGBT+, też nie do końca. Osoba, o której opowiadaliśmy, a znaliśmy pod co najmniej trzema imionami i nazwiskami, zmarła po sprzedaniu pensjonatu 9 czerwca 1938 roku w wyniku wypadku samochodowego na Oxford Street, mając przy sobie $100, które otrzymała po transakcji. Nie były to ogromne pieniądze, ale znacznie większe niż dziś. Dlatego przeprowadzono śledztwo, które nie wykazało, jakoby śmierć była czymś więcej niż nieszczęśliwym wypadkiem. Felliniego pochowano w sekcji kościoła anglikańskiego pod prawdziwym nazwiskiem. Z kolei zawiadomienie o pogrzebie zostało ogłoszone pod jego ostatecznym nazwiskiem i pochowano w sekcji kościoła anglikańskiego w Rookwood. Kochani, dzisiaj to na tyle. Faktycznie sprawa zajęła nam tylko pół godzinki. Prawdopodobnie część z Was jest mocno niezadowolona. Niestety, ryc albo nic. W każdym razie będę Wam ogromnie wdzięczna, jeśli skorzystacie z opcji wsparcia mnie chociażby na Buy Coffee lub na PayPalu, wpisując oczywiście w przelewie darowizna, ponieważ pomoże mi to zainwestować troszeczkę w kanał, a tutaj te koszta nigdy się nie kończą. No, faktycznie bolesna prawda. Zapraszam Was też na mojego TikToka i Instagrama. Linki oczywiście macie w opisie. A jeśli chodzi o literaturę, było troszeczkę źródeł internetowych i niektóre są dość sensowne. Jest też kilka opracowań dla studentów.
przeczytałam też faktycznie niepełną, ale sporą część jego biografii, wypożyczając książkę online. Co muszę przyznać, było troszeczkę, albo właściwie bardzo męczące, no ale nie ukrywajmy się, tam było kilka rzeczy, których nie przeczytacie w artykułach, które zostały pominięte, potraktowane troszeczkę po macoszemu. I ja nie mówię, że artykuł ma mówić nie wiadomo co i jak dużo, ale bardzo często sytuacja jest opisana tak, jak gdyby nie było pewne, czy Harry faktycznie czuł się kobietą, czy mężczyzną i tak dalej. No, mogę wam powiedzieć, że z jego biografii jasno wynika, że czuł się właściwie od dziecka mężczyzną. Ale to by było, kochani, na dziś na tyle. Jeśli jest jakaś sprawa, która was bardzo interesuje, to oczywiście piszcie w pytaniach. Jeśli chcecie porozmawiać o sprawie, zapraszam was do sekcji komentarzy albo po prostu po komentarze dla zasięgu. Pozdrawiam, mówiła wasza Beata. I jeszcze ogromne serduszko dla Kingi i Haliny. Już wy wiecie, że chodzi o Buy Coffee. Pozdrawiam, mówiła wasza Beata.